No cześć, prosiliście przed tygodniem, żebym z bliska Wam pokazał mojego składaczka. No to się w południe tutaj wybrałem do lasu. Pogoda nie rozpieszcza, także schowałem się gdzieś pod drzewami. No i materiał dla Was na temat Dahona Marinera D8, czyli ten rower, którym przejechałem kilkaset kilometrów w Andaluzji. On był obciążony bagażami. Bardzo dobry rower. Niektórzy z Was się dziwili, bo u nas w Polsce składaczki mają taką dziwną opinię. Ktoś mi tym składaczkiem, pan jeździł po Andaluzji. Co to za cudo? Proszę więcej o nim powiedzieć. No jest to poniekąd cudo, to znaczy jest to rower po pierwsze zaskakująco szybki, tak? Bo 30 km na godzinę bez problemu jestem w stanie na nim rozwinąć. Wynika to między innymi z przerzutek, no bo jak tam spojrzycie z bliska, to tam jest 8 biegów. Tak, to taki zakres jest dość przyzwoity, bo to jest od 2,4 metra do 7,2 metra, czyli to oznacza po prostu, że na jednym przekręceniu korbą po prostu taki dystans przejeżdżam. Dla porównania mój taki główny rower turystyczny, no to ma zakres od 1,61 do 6,82, także różnica nie jest taka kolosalna. Tutaj mimo takiego obciążenia, gdzie na tym bagażniku miałem czasami nawet grubo ponad 20 kg, to byłem w stanie na takie pagórki tak do 6-7 stopni nachylenia podjeżdżać. Już było tam powyżej 7 stopni, to zwykle jednak pchałem ten rower, po prostu było za ciężko, ale sobie całkiem nieźle radził. Jest to rower, który jest silny w znaczeniu, że jest w stanie tak naprawdę unieść rowerzystę o całkiem sporej masie. Tutaj, jak widzicie, mamy taką linkę metalową pod ramą. Ona troszkę wzmacnia tutaj te zaczepy, no bo sama nazwa Mariner pochodzi stąd, że pierwotnym klientem tych rowerów po prostu mieli być ludzie, którzy na jachtach, na statkach pływają i potrzebują mieć rowerek. Skąd Mariner, no to już taki marynarz 100-105 kg spokojnie może na takim rowerze jechać. Także jest to jak na składach rower naprawdę silny, o dobrej masie dopuszczalnej, bo jak spojrzycie w innych sklepach, to innych marek składaki 100 kg to muszą mieć razem rower i rowerzysta, czyli tak w sumie do 80 paru kilogramów może mieć rowerzysta. Tutaj jest też ciekawy system zapięcia. Zaraz sobie spojrzymy, jak ten rower się składa i tutaj zobaczymy z bliska ten system zapięcia, bo dla mnie ten rower jest rowerem składanym, to znaczy ja go składam, żeby go przewieźć w pociągu, w autobusie, no w samolocie do walizki po prostu go rozkręcam, wtedy go wysyłam, także no składak u mnie to jest rower po prostu składany do składania. Także już Wam pokazuję, słuchajcie, spójrzmy, jak go składamy. Składamy go w ten sposób, że tutaj obniżamy siodełko. To siodełko po obniżeniu stanowi taką podpórkę. Wkładamy kierownicę. Pedały też tutaj składamy, żeby się tam nie zahaczały. Zwijamy ten rower na pół i tutaj z tyłu jest taki mały magnes, który po prostu sprawia, że jedna część tą drugą się trzymają. No i z racji tego, żeby nie pobrudzić jakichś innych bagaży, czy zaraz też przepisów kolejowych, to po prostu mam taki pokrowiec, żeby ten rower był przełożony w pokrowcu, wtedy to jest w porządku. No ja w tym pokrowcu go woziłem tutaj i w Polsce w pociągu, i w Hiszpanii w pociągu, i w Hiszpanii w autobusach, także to jest taki dość zręczny pokrowiec. No i ten rower taki już po takim złożeniu się mieści, prawda? Czy mieści się w schowku bagażowym autobusu, czy nawet w niewielkim samochodzie w bagażniku też go można przewieźć. Dobrze, to jeśli chodzi o samo składanie roweru. Natomiast teraz rzućmy okiem na pozostałe elementy. Ten rower, jeśli chodzi o swoje takie parametry, o wygodę, no to ja uważam, że jest to jeden z najwygodniejszych składaków. Zresztą nie jestem tutaj odosobnionym w swojej opinii, bo czytałem taki duży raport na stronach New York Timesa, gdzie oni przetestowali chyba z kilkanaście różnych składaków, różnych firm i uznali właśnie, że Dahon Mariner D8 jest zwycięzcą, bo jest najbardziej takim idealnym składakiem, bo przypomina na tyle, na ile składak może przypominać jazdę normalnym rowerem, a jednocześnie jest wygodny i dla osób, które dojeżdżają do pracy, czyli które tam po kilkanaście czy dwadzieścia kilka kilometrów robią każdego dnia, ale też dla tych, którzy po prostu biorą składaka do swojego kampera czy na jacht i potrzebują gdzieś na wakacje i tutaj ten Mariner został uznany jako właśnie taki rower, który spełnia te kryteria. On ma koła 20-calowe i ci z Was, którzy mówią, no dobrze, ale są takie też malutkie składaczki o mniejszych kołach 16-calowych. Tak, one są świetne gdzieś do jeżdżenia właśnie po mieście, na drogach dobrej jakości. Natomiast już jak tutaj zjedziemy troszkę z drogi, czy do lasu, czy na jakąś drogę szutrową, no to jednak te 20 cali, to mi się wydaje minimum. Oczywiście to jest też bez porównania do normalnego dużego roweru turystycznego, 28-calowego, gdzie ta jazda jest dużo wygodniejsza, no ale tu mówimy o takim rowerze, który
sobie gdzieś zawieramy na wakacje, na weekend i chcemy sobie zrobić wycieczkę. Ten mój rower, który tutaj widzimy, on troszkę się różni od tego standardowego, które gdzieś znajdziecie na stronach producenta. Między innymi tym, że w przedniej piaście jest dynamo, które tutaj daje mi światło do lampy. To dynamo było już założone w momencie, kiedy ten rower kupiłem, bo ja go odkupiłem z rynku niemieckiego i się okazuje, że na rynek niemiecki Dahon w wielu modelach właśnie montuje przednie dynamo. W innych krajach tego nie widziałem. Z kolei z tyłu jest bagażnik też inny niż ten oryginalny, bo ten oryginalny składaką był niski. On był bardzo ładny, on przylegał do błotnika, natomiast moim zdaniem był za niski, dlatego że jak przewinąłem plecak albo sakwę, no to te bagaże po prostu były zbyt nisko podłoża, więc ja miałem taki bagażnik wyższy i dzięki temu te sakwy są wystarczające. Wysoko. Tu jeszcze widzicie też zabezpieczenia, prawda? Widzicie taką stalową linkę dwumetrową i widzicie takiego uloka, no bo z racji tego, że jak ten rower gdzieś zostawiam na jakichś stojakach rowerowych, a tutaj bardzo łatwo można i odpiąć przednie koło z piastą i siodełko, no to po prostu tą linką opinam ten cały rower, żeby sobie go bardziej zabezpieczyć, żeby mieć większe prawdopodobieństwo, że go spotkam, gdy jeszcze wyjdę ze spotkania czy z zakupów. Moim zdaniem jest to rower niezawodny, znaczy trudno z nim powiedzieć, po tych kilku miesiącach używania, czy to jest nie do zdarcia rower, ale z tego co słyszę, są osoby, które Dahonów, Marinerów, poprzednich też wersji używają ponad 10 lat, bo ten rower swoją premierę miał wiele, wiele lat temu i mówią, że naprawdę ten rower trzyma swoją klasę, trzyma swoją jakość przez lata, wymaga tylko regulacji, konserwacji i dobrze sobie radzi i to póki co tak mogę powiedzieć, no ja mu dałem w kość w Andaluzji, przecież byłem tam prawie 3 tygodnie, zjeździłem setki kilometrów pod dużym obciążeniem z bagażami, natomiast myślę, że ten rower właśnie został tak pomyślany, żeby był w stanie zrobić to, co obiecano, czyli wozić ciężary do 105 kg, a w moim przypadku właśnie tak było, bo ja tam 80-85 kg ważę, plus bagaż 20-25 kg, także żeśmy się w tych 105 kg mieścili. Moi drodzy, ten składak trudno jest kupić, zacznijmy od tego, tak? Bo w Polsce jest w zasadzie jedno miejsce, to są rowerystylowe.pl, to jest miejsce, które sprzedaje w Polsce rowery Dahona, ale w tym momencie, gdy przygotowuję ten materiał, to oni nie mieli Marinera. Natomiast jeżeli by tam się trafił u nich Mariner, albo chcielibyście kupić innego Dahona, albo jakikolwiek inny rower, no to oni są moją zaprzyjaźnioną platformą, także macie tam u nich rabat. Na dole tutaj w opisie tego filmu znajdziecie kod rabatowy, jak piszecie, to tam dostaniecie całkiem sporą obniżkę, całkiem kwotowo, dlatego że rowery są drogie, więc tutaj nawet kilka procent rabatu to są dość duże pieniądze, które zaoszczędzacie. Natomiast podaję też linki do innych sklepów online'owych, gdzie można rowery Dahon kupić. Natomiast moim zdaniem no, rower najlepiej jest kupować gdzieś lokalnie, w polskim sklepie, takim, który też zapewni serwis, akcesoria, no bo jeżeli kupisz sobie online, no to potem sam musisz sobie gdzieś tam szukać tych, którzy ci pomogą w serwisie. Także tutaj niekiedy, nawet jeżeli w lokalnym sklepie jest nieco drożej, to moim zdaniem warto dopłacić, pod warunkiem, że ten rower jest. Jak go nie ma, jak nie masz wyboru, no to jesteś skazany na Amazona czy na jakieś inne miejsce, gdzie taki rower można kupić. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, no to ja chętnie o tym rowerze poopowiadam. Tak jak mówię, jestem bardzo z niego zadowolony i nawet mnie ucieszyło to pytanie, jak po ubiegłosobotnim materiale ktoś mówi, no ale ten rower, może pan go bliżej pokazał, co to jest za rower, jak mówię sobie, o, z przyjemnością, z radością go pokażę. No teraz już mamy taki okres jesienny, tak, połowa listopada, ta pogoda nas nie rozpieszcza, chociaż jak moi szwajcarscy przyjaciele mówią, nie ma złej pogody, tylko złe ubrania, także po prostu śmignąłem tym rowerkiem do lasu, żeby tutaj na łonie natury wam ten materiał przygotować, no bo tak pokazywać rower w garażu czy w gabinecie, można, nie? Ale to też chciałbym was z tymi materiałami, poza tym, że zachęcić do używania rowerów, to też do tego, żeby wyjść z domu po prostu, żeby się poruszać. Dobrze, no to reasumując. Dahon Mariner D8, porządny składak, z którym przemierzam nie tylko Polskę, ale też jak gdzieś tam mam sobie pojechać, tak ostatnio w Hiszpanii, bardzo się dobrze sprawuje. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, gorąco zachęcam tutaj do wzięcia udziału w dyskusjach pod filmami. To jest zawsze bardzo ciekawe dla innych widzów i też dla mnie. Dziękuję wam serdecznie i pogodnie pozdrawiam.